Pukałem, to gdzieś mi tam na mordę leciał. Chłopie, lusterko w Passacie byś rozwalił. Chciałem je złożyć. Dobra, dawaj, chodź. Siemanko, miłośnicy detailingu. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak z takich wnęk zrobić takie. Tak, a przede wszystkim pokażemy wam, jak zrobić to szybko. Zakasamy rękawy i bierzemy się do roboty. Co ty chcesz zakasać, jak w krótkim rękawku jesteś? Dlatego... Przecież to i tak nie ty bierzesz, robię tylko ja. No i dobra, nie? Jeżeli chodzi o samoczyszczenie, postaramy się nie ingerować żadnymi pędzelkami, tego typu rzeczami. Po prostu użyjemy do tego powerkina firmy Optimum w tężeniu 1:5. Mam go rozrobionego w pianowniczce. Oczywiście lepiej jest go używać w pianowniczce niż ze spryskiwacza. Pianowniczka piana sobie ogólnie dłużej poleży. A ja wam tylko pokażę, że tu macie kart DNA i kod rabatowy jest POWER. Nawet jeżeli sobie myjemy samochód gdzieś na bez dotyku, oczywiście warto zadbać o te wnęki. Pamiętajcie o tym, że wnęka to jest część i zewnętrzna, i wewnętrzna. Jak to można rozumieć, to że jak myjemy samochód z zewnątrz, no to dobrze sobie te wnęki wyczyścić, bo później może nam coś tam wypływać. I generalnie, jeżeli chodzi o samoczyszczenie wnęk, ja już nie mówię o tak zapłaskudzonych wnękach, jak są tutaj, ale same takie wnęki, o generalnie o to chodzi, nie? To jak sobie wjeżdżamy na bezdotyk, o, widzę, że wędki tu masz. Byłem na rybach. Także zaczynamy sobie zawsze od tyłu, pryskamy po progu, następnie zamykamy sobie drzwi i też sobie z lancy możemy strzelić na próg. Weź rozłącz, rozłącz. Aha, bo to słońce. Dobrze, pamiętaj 40 stopni i 80 obrotów. 800. Teraz powiedz widzom, o czym ty rozmawiałeś z żoną. O czym rozmawiałem z żoną? Pralka mi się zepsuła w firmie i musiałem wziąć mikrofibry do domu i moja żona się pyta, jak prać. No to jej tłumaczę. Używam do prania rak suliczy z firmy P&S. Zresztą to też wam kiedyś pokażemy. Także dobra, nie ma co przedłużać. Dzisiaj nie jest odcinek o mikrofibrach i o praniu mikrofibr, ale taki odcinek zrobimy. Ty coś tutaj je. To się wypoleruje. Teraz oczekujemy kilka minut, ale musimy pamiętać o tym, żeby produkt nie wysnął, nie wysechł, jak to woli. Wszyscy zrozumieli. Jak zobaczymy, że już nam ta pianka zanika, to wtedy możemy przejść do pukania. Ja zawsze jak czyszczę samochód przed korektą lakieru, pryskam sobie wszystkie wnęki łącznie z tylną od klapy bagażnika. Zamykam, pryskam sobie cały samochód i dopiero jak pukam cały samochód, wtedy pukam także wnęki. Podjedź, zobaczymy, jak to się rozmiękło tutaj. Tutaj wszystko już jest mięciutkie, ładnie rozpuszczone. Co najlepsze, słuchajcie, widzieliście, że ta guma była prawie że biała, to wszystko od smaru tego białego. To wszystko powinno zejść. Nasz HDS jest dosyć mocny, będzie mocno chlapać, dlatego przyłożę troszeczkę bliżej, lepiej to doczyszczę. Jeżeli robicie to na bezdotyku, no to musicie się dostosować do, jak to się mówi? Ciśnienia, które nie, daje do szerokości strumienia, do dyszy, która jest zamontowana na lance, tak? Na tym paździerzu nie musielibyśmy tego robić, bo... Czekaj, odczekaj to. Co? Bo i tak jest cały dookoła brudny, ale... O, zobacz jak tutaj fajnie, tutaj jest najlepiej... Nie zmieniaj tematów. Wnękę już mamy faktycznie wyczyszczoną, ale tam gdzieś mogłem nie dojść karczerem. Wezmę sobie mikrofibrę zamoczoną właśnie w NoRinsie i buteleczkę z NoRinsem. Jakie stężenie robiłeś? Tam jest dwie zakrętki wlane, 30 ml na 1,5 litra, tak? Na 1,5 litra, to jest dosyć mocne stężenie. Ile? Dwie nakrętki na 1,5 litra? No ja ogólnie, żeby mieć lepszą lubrykację, na przykład przy doczyszczaniu zakamarków i tak dalej, daję więcej tego NoRinsa na przykład do zbiorniczka, tak? Przede wszystkim nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, Mati. Głównie chcę tutaj użyć NoRinsa, żeby wodę, która jest twarda, po prostu zmiękczyć i nie mieć zacieków z twardej wody, czyli water spotu. Dokładnie o to chodzi. A druga sprawa po to, żeby też wypukać coś tam jeszcze dodatkowego. Dezaktywować wszystko, co gdzieś zostało może na tej wnęce z tej chemii. Dobra, i zobaczcie teraz magię by miłośnicy detailingu. I co najlepsze, słuchajcie, w tym wszystkim, że po tym preparacie, jeżeli guma już nie jest zoksydowana, biała, to nic się nie zrobi białe, wszystko jest ładne, czarniutkie. No nie, no nie może się zrobić, bo tym preparatem można też czyścić skóry, także kolejny wielofunkcyjny preparat. Możemy tym ściągać owady. Przy stężeniu 1:5, także czy 1:3 możemy usuwać brud z takich właśnie zapyziałych wnęk. Ty sobie grabisz, kopie, ty dzisiaj tak sobie grabisz. Jest okej, okay. Możemy teraz przejść do tylnej części. Bagarianka. Bagariana. Co robię? Gadasz głupoty. Powiedział dobra. Brzydko, ale... Możemy przejść teraz do tylnej części. Zobaczcie, tu też jest kupę syfu.
Sorry za moją wymowę, ale byłem na weekend na weselu. Wymową nic nie zrobimy, ale z głosem? No właśnie, chodzi mi o głos mój. Ale gęsty jak śmietana bita. Dobrze, to... Dobrze. Dobra ta pianowniczka też jest. O, pianownica jest w ogóle ik firmy. Też ją znajdziecie na Kardena. Tutaj, żeby jednak gdzieś ograniczyć te kapanie tej wody, lecenie tej wody do środka, musimy zrobić szybkie strzały, czyli... Aparat pochlapałeś, szybki strzale. O, wypuczemy sobie no rinsem, jeszcze dodatkowo tyle, co na piany tam zostało, no nie ma dużo. Widać, jak ta wnęka wyglądała wcześniej, jak wygląda teraz. Możemy wziąć jeszcze dodatkowo mikrofibrę namoczoną w no rinsie. Tutaj trochę nam, a to karszerem po prostu już tam nie dopłukałeś, ale zaraz mikrofibrą. Nie, bo nie chciałem też tego, nie chciałem za bardzo namaczać gdzieś tam właśnie, żeby ta woda leciała do środka. Żeby wędki mi nie zmokły. Teraz sobie przyjadę jeszcze tutaj mikrofibrą. Czy bez pędzelkowania? Bez pędzelkowania. A po co mamy pędzelkować? Po to, żeby porysować? Słusznie. Jeżeli nie musimy, to nie pędzelkujemy. A jeżeli musimy, to najlepiej też, żebyśmy nie pędzelkowali. Można pędzelkować? Ale tylko pędzelkami do pianobleków, nie takimi normalnymi do oczyszczenia plastików, tylko takimi naprawdę delikatnymi. Też, to też, że pędzelki do nakładania tapety przez kobietę, że tak to brzydko ujmę, przez nakładanie makijażu, że takimi też można czyścić generalnie wnęki czy pianobleki. Otóż nie, bo już tłumaczę dlaczego. Jest inny skład tych pędzelków. W większości przypadków, jeżeli chodzi o pędzelki do czyszczenia do czyszczenia pianobleków, są nylonowe, czyli są z poliamidu. W nich nie rozwijają się końcówki. W przypadku, jeżeli będziemy używać agresywnej chemii do pędzelków do makijażu, no to wtedy ten pędzelek zniszczymy. Te pędzelki, które są przeznaczone stricte do detailingowego czyszczenia pianobleków, są bardziej wytrzymałe niż te, które są do makijażu. Gdyż, że mamy 2% tylko widzek, to jeszcze powiedziałeś, że sobie nakładają tapetę i teraz w ogóle się wyobrażają. Nie, to wytnij to. Nie, 5% jest widzek. 5% widzek? 5% widzek. Aha. No i tak, i mamy już generalnie ogarniętą wnękę. Guma jest sucha, bo chcę udowodnić widzom, że guma jest dalej czarna. Jest sucha. Pod gumą jest trochę wody. No ale to sobie odparuję. Tutaj jest Nowriz, także nie zostaną na żadne waterspoty, bo pamiętajcie o tym, że Nowriz zmiękcza wodę inaczej. On kapsułkuje generalnie wapno i cały kamień, który jest w środku. Jeżeli chodzi o pędzelkowanie lakieru, to używajmy takich pędzelków. To jest właśnie pędzelek typowy do czyszczenia pianobleków. Ja tym pędzelkiem wspomagam się na przykład przy czyszczeniu emblematów, bo tam zazwyczaj jest dużo kamienia, także nawet wytrzymuje kwas, zasada. Nie ma tutaj dla tego pędzelka żadnego problemu, ale to nie w tym odcinku. Właśnie wpadliśmy z Dawidem na pomysł, że nakręcimy odcinek o pędzelkach. Czysto? Czysto? Czysto, czysto. Zobaczcie. Aż tu jeszcze trochę zostało. Guma jest sucha, guma nie jest biała. I to jest najważniejsze, żeby produkt, który zostawiamy na dosyć spory czas, nie uszkodzał nam tego typu rzeczy. A to dlatego, że jeżeli chodzi o samego Power Cleana, generalnie chodzi o to, że Power Clean, tak, jest to wysokozasadowy produkt. Mierzyć ma chyba około 13 czy 14. Tak, jakoś tak wychodziło. Czyli naprawdę górna granica całej skali. Teraz tak, jest zasadowy, ale jest bezpieczny. Dlaczego? Bo ma w sobie półprodukty czy też surowce o niskim stężeniu. Chodzi tutaj głównie o na przykład potas, fosfor czy sód, tak? Wziąłem sobie pod lupę kilka właśnie produktów typu APC, bo można powiedzieć, że Power Clean też jest APC. Tak pokazuję w tą stronę, bo tutaj akurat na stole mam Power Cleana i parę innych jeszcze rzeczy, też klimatyzatory sobie ostatnio kupiłem. Klimatyzatory na nóżkach. Na nóżkach. Sprawdzałem sobie na kartach charakterystyk właśnie Power Cleana i kilka jeszcze innych produktów typu APC. I generalnie przy Power Cleanie mamy 0,3% stężenie sodu czy fosforu. A w innym APC, które sprawdzałem, nie będę teraz mówił o jakiej to firmy, bo jeżeli mam się źle wypowiadać o jakiejś innej firmie, to lepiej nie mówić w ogóle, ale tam spotkałem się nawet z 10% stężeniem, także jest to bardzo agresywny produkt. Ja tym produktem kiedyś sobie uszkodziłem w swoim samochodzie plastiki, później już było to nie do zdjęcia, używałem wszelkiego rodzaju gdzieś dressingów, żeby to ukryć, no a niestety się nie udało do tej pory, te uszkodzenia są. Czyli chodzi tutaj o zacieki, nie? Mati, no? Popatrz tu. Czemu ty mnie znowu razisz? Tak się denerwuje detailera.
Pamiętajcie o tych wnękach przy każdym myciu samochodu. Pamiętajcie o to, żeby zawsze po takim czyszczeniu, płukaniu osuszyć te wnęki. Właśnie najlepiej z No Rinsem, bo bardzo dużo naszych widzów i klientów o tym zapomina i to często widać po tych samochodach, które przyjeżdżają. No nie można po prostu, wiadomo, wtedy kiedy mamy możliwość, to oczyścimy te wnęki. Wtedy kiedy nie mamy, to nie wyczyścimy, no ale należy... Ma to sens. Nie, no tak, ale chodzi o to, żeby też nie zapuścić tych wnęk, bo one jednak się dosyć mocno zanieczyszczają, szczególnie, że tam są smary, które gdzieś przyciągają ten cały syf i ten syf się do tych smarów klei. No i tak jak już Dawid powiedział, pamiętajcie o tym, żeby jednak to czyścić, a tak poza tym to pamiętajcie także o naszych social mediach, Facebook, Instagram, zarówno miłośników detailingu, jak i Detailing Bus. I co jeszcze? No i jeszcze o tym, że macie wszystkie linki w opisie, jeżeli chodzi o produkty, z których dzisiaj korzystaliśmy. Więc chyba na ten moment o wszystkim pamiętaliśmy, więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.